Pokój, dobro. Kiedy byłem w szkole, wiele, wiele lat temu, uwielbiałem oglądać gwiazdy. Miałem taką lunetę, tak, a tam soczewki były plastikowe, więc oczywiście szału nie było, no ale sprawiało mi dużą przyjemność wieczorami, czy nocami wręcz, stanie na balkonie i obserwowanie nieba. Rysowałem sobie nawet jakieś tam wykresiki, w sensie notowałem jak wygląda to niebo, zaznaczając tam gwiazdy takie, śmakie o różnych porach, jakieś tu ruchy się nagle pojawiały, ło, to wszystko się rusza, kręci w ogóle. I potem, kiedy dostałem przy okazji jakiś może świąt, nie pamiętam, od rodziców taki coś w rodzaju encyklopedii nieba. Piękna, gruba książka z fantastycznymi fotografiami. I jak zobaczyłem wtedy z bliska, pamiętajmy, że to są, jesteśmy pod koniec lat 80., więc czegoś takiego jak internet nie było w ogóle, nie było możliwości oglądania sobie czegokolwiek w komputerze czy na telefonie czy na czymkolwiek. Więc kiedy dostałem tę książkę i zobaczyłem z bliska, tam były piękne reprodukcje, piękne gwiazdy, piękne zdjęcia zbiorów, gwiazd, bliska i w ogóle, no więc kiedy to zobaczyłem, mówię, o, jakie cudowne, a ja widzę jakieś białe plamy tylko przez tę moją lunetkę. I pamiętam, że wielkie wrażenie zrobiła na mnie mgławica Koński łeb. No przepiękne barwy po prostu ją otaczały, już sam kształt był niesamowity, ale, ale no, te, te, te pyły gazowe, nigdy się specjalnie nie wgłębiłem w stronę techniczną, nieba, raczej zatrzymałem się na tej stronie takiej sentymentalno-emocjonalno-estetycznej, ale te przestrzenie, te, te jakieś blaski, te, ta tajemnica, która z tych zdjęć biła, no patrzyłem na nie jak po prostu zahipnotyzowany, no i z tym większą przyjemnością potem oglądałem niebo, no a ponieważ mgławica Koński Łeb znajduje się w zbiorze Oriona, który na naszym niebie pojawia się zimową porą, no więc to zima stała się moim ulubionym czasem, kiedy, kiedy niebo obserwowałem. I przyszło mi do głowy to niebo z racji dzisiejszego pierwszego czytania z racji Abrahama, który, czy raczej Abrahama jeszcze, który w niebo spogląda, którego Pan Bóg nakłania, zachęca do tego, żeby nocą Wtedy z nim rozmawiał, wyszedł przed namiot i spojrzał w niebo. No, ale mamy dzisiaj święto świętej rodziny, więc to jest podstawą naszego rozważania. Rodzina, w której Pan Bóg obiecuje nam, że będziemy mogli doświadczać Jego miłości, Jego obecności. I jesteśmy bardzo często rozczarowani, że ten mąż, ta żona, te dzieci, ci rodzice nie dają nam tego doświadczenia. Raczej to jest jakaś mordęga, raczej cierpienie, raczej coś, co się nam nie udało po prostu. Może nieraz chcielibyśmy wymienić sobie yy, męża czy żonę, co no, jakby da się to zrobić technicznie, no ale dzieci czy rodziców już troszeczkę gorzej. Więc jakby, zasada, okazuje się, którą dzisiaj Kościół nam ukazuje, jest właśnie taka, że zmiana, która ma się dokonać, to nie jest zmiana osoby, która cię denerwuje, która nie odpowiada twoim wyobrażeniom, jaki kto być powinien, ale zmiana ma dotyczyć Twojego serca. Albo mówiąc inaczej, to Twoje serce powinno nauczyć się widzieć to, co pokazuje Pan Bóg, czyli nauczyć się patrzeć tak, żeby widzieć. I to nie widzieć tylko to, co chciałbym zobaczyć, czyli to, jakie rzeczy powinny być według mnie. Gdyby moja żona była lepsza, mój mąż lepszy, dzieci, rodzice, bracia w klasztorze, a gwardian to już szczególnie, jakby byli lepsi, no to moje życie byłoby lepsze. Jest to pewna pokusa. Oczywiście nie negujemy tego, że są sytuacje bardzo trudne, niekiedy są dysfunkcje w rodzinach, jak to się teraz mówi ładnie, żeby nie powiedzieć patologia, jak mówiło się kiedyś bardziej po prostu popularnie. To, to, jest, to jest jasne, że, że wiele razy takie sytuacje bardzo dramatyczne się zdarzają, ale mimo tego Pan Bóg zaprasza nas do. Do cierpliwości, do tego, żeby mimo wszystko w cierpieniu odkryć jego działanie. I wydaje mi się, że o tym mówi nam dzisiaj przede wszystkim pierwsze czytanie, potem drugie list do Hebrajczyków, ale, ale chyba nie będę go za bardzo poruszał, bo, bo nie będziemy mieli pewnie czasu. Więc zatrzymajmy się na razie na, na pierwszym czytaniu, na tym fragmencie Księgi Rodzaju. Pierwsza rzecz, która, która uderzyła mnie w tym fragmencie, to jest. Mało zauważalna, przyznaję, że nie zauważyłem tego za pierwszym razem w ogóle. Zmiana imienia. Zaczynamy z Abramem. Pan tak powiedział do Abrama, to jest 15 rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszy werset pierwszego czytania. I potem mamy nagły przeskok, tego też możemy nie zauważyć, na, y, księgę dwu, na rozdział 21 Księgi Rodzaju. I tam już mamy Sara stała się brzemienną. Pamiętajmy, że Sara to Sarai. Pan Bóg zmienił jej imię na Sara, więc Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi. Hmm. Wcześniej jest Abram, 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 nie obawia się Abramie, a Abram rzekł. I Abram, 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 i poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu. A tu nagle Abram uwierzył i mamy już za chwilę Abrahama. Tak jakby ta granica wiary oznaczała faktycznie zmianę osobowości, zmianę imienia. Tak, jak Pan Bóg nazywa, tak jak Pan Bóg widzi te osoby, jakby wiara rzeczywiście dużo nas, w nas bardzo dużo zmieniała. I tak, po tej zmianie, która jest, powiadam, trochę niewidoczna w tym czytaniu pierwszym i trzeba się troszkę wgryźć, żeby zobaczyć, że ta zmiana następuje, to widzimy, że coś tam po drodze się musiało stać. Kiedy Pan Bóg zmienia imiona w Piśmie Świętym, czy to w Starym Testamencie, czy kiedy Pan Jezus zmienia imię choćby Szymona na Piotr, czy też mamy inną, inne zmiany imion Jakuba na Izraela, czy no jeszcze inne, inne sytuacje, to zwykle ta zmiana następuje w jakimś ważnym momencie, albo w momencie jakimś trudnym, albo w momencie faktycznie wyznania wiary, tego takiej deklaracji, opowiedzenia się, a tym samym otwarcia się na działanie Pana Boga, na zgodę, żeby działał tak, jak chce. I podobnie jest z naszym bohaterem dzisiejszego pierwszego czytania. Abraham staje się Abrahamem właśnie w momencie wiary. I jeśli byśmy sobie czytali te brakujące rozdziały, bo zaczynamy pierwsze czytanie w 15, kończymy na 21, zobaczymy, ile wydarzyło się pomiędzy. Przede wszystkim zauważymy ważną rzecz. Pan Bóg powołuje Abrama, żeby wyszedł z ziemi rodzinnej i poszedł w jakieś tam tajemnicze nieznane, do ziemi obiecanej, której nazwy Pan Bóg nie podaje. Nie mówi mu dokładnie idź tu i tu. W sensie daje mu jakieś wytyczne, jak pisujemy sobie w GPS-a i wtedy już jedziemy bezkarnie, bo wiadomo, że nas pokieruje. Abram idzie w ciemno. Jedyną rzeczą, którą ma, to jest głos Pana Boga, ten wyraźny głos, który do niego mówi. To też jest coś, co totalnie różni jego doświadczenie od wszystkich ludzi mieszkających dookoła. Mamy Egipt, mamy Rzym, mamy Mezopotamię i tam też są bogowie. A co? Jak najbardziej. Tyle, że jakoś milczą. No, nikt nic nie mówi tam. Trzeba troszkę tym bogom pomagać. Jakby ich nieco tam odrobineczkę za nich pewne rzeczy robić. A tutaj się okazuje, że Abram słyszy wyraźnie głos i tym, co potwierdza, że nie jest to jego wyobraźnia, jego szaleństwo czy nie wiadomo co, jest to, że rzeczy, które ten głos zapowiada, one no się wypełniają. Podstawową rzeczą jest to, że na początku, kiedy Bóg powołuje Abrahama, mówi mu, że jego potomstwo będzie bardzo liczne, ale kilka wersetów wcześniej to jest dwunasty rozdział księgi rodzaju kilka wersetów wcześniej mamy wyraźnie napisane, że Saraj, żona Abrahama, była niepłodna. To słyszymy, jako pewną charakterystykę tego małżeństwa, zanim jeszcze pojawi się na scenie Pan Bóg. I kiedy Bóg powołuje Abrahama, my już wiemy, że powołuje go z kobietą, z żoną, która nie może mu dać dziecka, że, że jest to sytuacja bardzo trudna, czy wręcz niemożliwa do, do rozwiązania po ludzku, a właśnie w takim momencie Bóg mówi mu: Będziesz miał potomstwa pełno, w brud po prostu stary, po prostu ci się przelejasz. No ty, tyle będzie. I potem, kiedy Bóg daje mu tę obietnicę, co się dzieje? Właśnie nic. Przez kolejne rozdziały przechodzimy i nie dzieje się nic, w tym sensie, że Pan Bóg nie wypełnia tej obietnicy. Owszem, kilka razy ponawia ją w, w różnych, niekiedy bardzo uroczystych momentach, tak jak mamy w tym rozdziale 15, Pan Bóg zawiera przymierze z Abramem. I też mu potwierdza, że będzie miał potomstwo, tak jak czytamy w pierwszym czytaniu. Wyjdź na zewnątrz z namiotu i popatrz na gwiazdy. I Pan Bóg mówi o, o, o ilości potomstwa. Potem w liście do Hebrajczyków jeszcze jest mowa o, o, tych, o tych ziarenkach piasku na brzegu morskim. Tyle będzie miał Abram potomstwa. Ale potem znowu nic się nie dzieje. Mamy różne perypetie. Zachęcam, żebyście przeczytali sobie te brakujące rozdziały od 15 do 21. Tam jest jedna sytuacja choćby no, fantastyczna, kiedy no, są pewne perypetie z królem Abimelekiem, o ile się nie mylę. No, dość powiedzieć, że z powodu pewnej kary, którą Pan Bóg dał, z powodu pewnego zamieszania i też takiego nieco kręcenia Abrahama, pojawia się duży problem niepłodności w domu tego króla. I ciekawe jest to, że Abraham modli się i ten król, czy no, na jego dworze pojawia się na nowo łaska płodności. Że mnie wymyślał to, może po prostu spojrzymy. To jest 20 rozdział, 17 werset. Abraham pomodlił się do Boga. I Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnica, aby mogli mieć potomstwo. Yy, I teraz tak, Abraham się pomodlił za jakiegoś tam króla i ten król bang, nagle dostaje łaskę płodności. Przez wiele lat Abraham, czy powiedzmy Sara konkretnie, no ale mówiąc już tak ogólnie, oni nie mają dziecka, nie mają potomka, którego Pan Bóg im od lat zapowiada. I co? I nic. Więc jest to niesamowite, jak Cierpliwy jest Abraham, jak długo czeka, chociaż są fragmenty, kiedy narzeka, kiedy ma pretensje do Pana Boga. Tam po drodze mamy te niesamowite wydarzenia. Mamy Sodomę, no, przeczytajcie sobie, bo jest to, jest to bardzo ciekawe. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że Abraham rzeczywiście musiał być bardzo ciekawy, bardzo cierpliwy. Ciekawy też, jak to się skończy bardzo cierpliwy, ale. Ta cierpliwość jego bierze się stąd, że uwierzył, przyjął słowo Pana Boga, słowo obietnicy, słowo, które się nie wypełniało przez lata. To, to niech będzie zadanie domowe. Proszę policzyć to jest jak najbardziej policzalne ile lat czekał Abraham na potomka od momentu, kiedy Pan, Pan Bóg zapowiedział mu Izaaka, do momentu, kiedy chłopak się urodził ile lat Abraham musiał czekać. I. <laughs> Mamy właśnie tą wzmiankę o gwiazdach, kiedy Bóg mówi: Wyjdź na zewnątrz z namiotu i spójrz w gwiazdy. Tam jest, żeby policzył i tak dalej. Gdzieś tam, o ile ja pamiętam z tych czasów swoich szkolnych, na niebie, no, u mnie było ciężko, bo, bo oglądałem z balkonu na, na dużym blokowisku, chociaż w tamtych czasach, jeszcze poza moim blokiem, trochę dalej już tam nie było za dużo budynków. Dzisiaj to już są jakieś tam przeogromne. Yy, właśnie bloki, ulice porobione, drogi, yy, jakieś domy handlowe wielkie. Za moich czasów to, to z, no te, ile to? 30 lat temu pewnie yy, troszkę więcej. Yy, no, tam nie było aż tak, tak dużo świateł, więc troszkę lepiej było widać, ale i tak to było miasto, więc łuna od miasta szła, więc no, szału nie było z tym patrzeniem na yy, gwiazdy. Natomiast yy, o, o co mi chodzi z tymi gwiazdami? Kiedy Abraham wychodzi i spogląda w niebo, widzi gwiazdy, które widział codziennie. Które widział każdej nocy, jeśli spojrzał w niebo. I teraz Pan Bóg mówi: Spójrz na gwiazdy, na coś oczywistego, na coś błahego, na coś, co. no nie pomoże. A jednak Pan Bóg mówiąc: Spójrz w gwiazdy, policz je, no jest tyle i tyle. Aha, bo nie dokończyłem, że 5,5 tysiąca. Pamiętam, gdzieś tam czytałem, że w, gwiezd, w bezksiężycową noc taką, gdzie właśnie nie ma uny miejskiej, tyle gwiazd oko może nieuzbrojone naliczyć. I Pan Bóg mówi, tyle będziesz miał potomstwa. Tyle, że oczywiście nie chodzi o jakąś tam konkretną sumę, liczbę, tylko o, o, o ten ogrom, o, o właśnie niepoliczalność. I teraz to spotkanie z gwiazdami, tak to nazwijmy, Abrama, w obecności Pana Boga i Jego słowa, nagle zmienia coś w tym, co Abram widzi w gwiazdach. Być może od, te, od tej nocy, od tego momentu, kiedy patrzy w gwiazdy, czy kiedy je widzi, albo nawet kiedy o nich pomyśli, przypomina mu się obietnica Pana Boga. I dzięki rzeczom stworzonym może ufać. One podpowiadają mu, bądź wytrwały, bądź cierpliwy. Jest obietnica, dostałeś się. To są te znaki pozorne, znaczy nie pozorne raczej, właśnie chciałem powiedzieć. Takie, takie, ble, zwyczajne, takie, ja, nijakie. No co, no, gwiazdy są piękne, okej, okay, ale z Panem Bogiem, co to tam mają za dużo wspólnego. Kojarzy mi się też Mały Książę tu od razu, kiedy, kiedy spotyka lisa i tam jest cały ten fantastyczny dialog o, kiedy lis poucza małego księcia, że musi go oswoić. I mowa jest potem, tak już skracam bardzo, o zbożu. Kiedy lis mówi, widzisz, mnie to zboże akurat nie obchodzi, bo ja chleba nie jem. Ale od kiedy poznaliśmy się, kiedy, kiedy no już tak skracając, kiedy mnie oswoiłeś, to ja, kiedy będę widział zboże, będę myślał o Tobie. Zboże od tej pory przypomina mi Ciebie. Zboże, jakby tym samym mówiąc, zaczyna mi się podobać, chociaż było dla mnie zupełnie obojętne. I tak samo gwiazdy przypominają o obietnicy Pana Boga. W ten sposób Pan Bóg przez ten długi czas, który mija, od momentu obietnicy do wypełnienia się kształtuje serce Abrama, czyli przez doświadczenia, przez ogromne cierpienia, które tam po drodze były, sprawia, że to serce staje się bardziej wrażliwe na dostrzeganie Pana Boga, czyli na przyjmowanie tego, co on przygotował. To jest niesamowite, że Bóg, żądając od nas cierpliwości, tak naprawdę kształtuje nas Nasze serca czy nasze wnętrza, po to, żebyśmy mogli przyjmować to, co daje, nasycić się tym, żeby to w nas zostało. Czyli odwraca w nas ten naturalny nieporządek, który powstał po grzechu pierworodnym, kiedy sfera materialna, ludzka, taka zmysłowa, emocjonalna, jak to chcemy nazwać, zdominowała sferę duchową, sferę woli. I w ten sposób człowiek stracił. Bliskość, stracił kontakt z, z duchowością, ze sferą duchową, w której Pan Bóg przebywa. Więc tym samym zerwał się nasz bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, co jest obrazowo ukazane w, w tym wyjściu Adama i Ewy z raju, w tym oderwaniu się fizycznym od Pana Boga, które oczywiście nastąpiło wcześniej, kiedy uciekają przed Nim, bojąc się, kiedy diabeł zaszczepił w nich mm, przez ich nieposłuszeństwo Bogu strach. Więc w ten sposób, Pan Bóg przez doświadczenia, przez trudy, uczy nas widzieć to, co jest prawdziwe. Uczy nas patrzenia, które sprawi, że zobaczymy to, co On nam chce pokazać. Czyli, że będziemy cierpliwie czekali na wypełnienie się Jego obietnicy. Kiedy sobie jeszcze czytamy ten 15 rozdział, który jest pierwszą częścią pierwszego czytania dzisiaj, to jeszcze mamy językowo ciekawą rzecz. Pojawia nam się tutaj. Czas przyszły, którego niebezpiecznie często używa Pan Bóg. Właściwie wszystko, co mówi Pan Bóg, dotyczy czasu przyszłego i tam w naszym tłumaczeniu pojawia się słówko będzie. Policzcie, ile razy ono występuje. Pan Bóg pokazał się Abraham Abramowi podczas widzenia i powiedział: nie obawiaj się abramie, ja jestem twoim obrońcą, nagroda twoja będzie, sowita. Ten tam odpowiada. Ale oto usłyszał słowa nie on nie ten Eliezer sługa Abrama nie on będzie twoim spadkobiercą lecz ten po tobie dziedziczyć będzie który od ciebie będzie pochodził i potem mówi spójrz na gwiazdy tak liczne będzie twoje potomstwo pięć razy pan Bóg używa bezpośrednio czasu przyszłego jeśli chodzi o to co ważne to jest trochę niepokojące, bo, bo to jest na świętego nigdy, nie? że kiedyś tam to się wydarzy. I chodzi o to, żeby serce człowieka zrozumiało, że Bóg jest w tym, będzie. Kiedy on mówi: Ja jestem, kiedy przedstawia się, jeszcze oczywiście minie wiele, wiele lat, zanim przedstawi się Mojżeszowi z imienia: Ja jestem, ale chodzi o to, żeby serce uwierzyło, że Bóg jest obecny w naszej przyszłości. On już tam na nas czeka i to, co dzisiaj zapowiada, już Bóg. Ma przygotowane dla nas. To już jest gotowe. To znaczy, że obietnica, którą daje, jest pewna. I Abraham, Abraham po czasie tego doświadczył, zakosztował wypełniania się obietnicy Pana Boga, ale dlatego, że przyjął ją wiarą, że uwierzył. Mimo, że tak jak czytamy w tej interpretacji, w liście do Hebrajczyków, uwierzył, no wbrew nadziei, uwierzył nadziei. Więc cierpliwość Abrahama jest dla mnie fascynująca. I ta luneta, o której wspomniałem na początku, przez którą oglądałem gwiazdy, ona jest dla mnie symbolem wiary. Już kiedyś tam używałem chyba tego obrazu, już nie pamiętam kiedy i gdzie, ale tu, tu mi bardzo on pasuje. Przez lunetę mogę zobaczyć gwiazdy takimi, jakimi chce mi je pokazać Pan Bóg. I jeśli przez lunetę mojej wiary oglądam moje życie, to jest możliwe zobaczyć. Działanie Pana Boga, to, że jego obietnice są pewne, to, że jest sens, żeby czekać, a ile? No to policz, ile czekał Abraham, i wtedy zobaczysz. Yy, cierpliwość jest zbawienna. Gdyby się wycofać w połowie, to klops. Teraz przechodzimy jeszcze na chwilę, żebyśmy zdążyli przed północą w ogóle do Ewangelii, gdzie mamy fragment, kiedy święta rodzina pojawia się w świątyni w Jerozolimie i tam czeka na nich starzec Symeon. Wiemy, że spoczywał na nim Duch Święty, więc to był człowiek, którego serce było czyste i też umiał słuchać Pana Boga, słyszał go, nie zagłuszał Pana Boga swoimi jakimiś tam emocjami, nerwami, gniewem, zazdrościami i tak Więc słyszy w pewnym momencie, bo on miał też obietnicę, Pan Bóg kiedyś dał mu obietnicę, że nie zobaczy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. I, I pewnego dnia otrzymał natchnienie, jakiś głos wewnętrzny mówi mu: Idź, chłopie, do świątyni. No to symeon poszedł, nie wiemy czy od razu, czy tam może troszkę coś tam złego, a w każdym razie wchodzi do świątyni. I w tym momencie, czytamy u Łukasza, gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus. Teraz pomyślcie, to jest obowiązek małżeństw, żeby pierworodnego syna. Poświęcić panu Bogu, albo go wykupić przez złożenie ofiary. To można było zrobić w świątyni w Jerozolimie, więc wszystkie małżeństwa z pierworodnymi synami drałowały skąd, gdzie kto miał, nawet z Galilei, właśnie dalekiej, z dalekiej północy, na południe do Judy, do Jerozolimy, żeby złożyć tę należną ofiarę. Więc takich, takich małżeństw, takich rodzin było na pęczki po prostu. Więc w świątyni ich było no, bardzo dużo. I Symeon z pewnością widział nie jeden raz, takie y, małżeństwa, rodziny, które ofiarowały y, to, co przepisał Mojżesz, żeby wykupić pierworodnego syna. I nagle okazuje się, że w, w tym tłumie y, on dostrzega Mesjasza, dostrzega tego chłopca, który jest Synem Bożym, który nie różni się fizycznie od innych malców, których, których rodzice przynoszą. Więc to jest znowu fantastyczne, że on dostaje obietnicę od Pana Boga, ale nie wie, kiedy ona się wypełni. Ma tylko słowo Pana Boga, któremu wierzy No i słowo i Panu Bogu. I czeka. Po prostu cierpliwie czeka. Wiemy, że jest już starcem. To no, jest ostatni moment, ostatnie podrygi, możemy powiedzieć, Symeona, ale on czeka spokojnie. O, mówi: Nie, nie, no, Pan Bóg mi obiecał. Ale ludzie mówią, no, że już umierasz, że już masz lat, już nie da szaly, w ogóle śledwo chodzisz do tej świątyni, w ogóle czy ty się czekasz, jak to jest możliwe. I on mówi, no tak, czekam, czekam. Pan Bóg mi obiecał. Wierzę, że przyjdzie ten dzień. Bach, i przychodzi. Więc w świątyni widzi Mesjasza i błogosławi Boga, mówi: mogę teraz spokojnie umierać, bo, bo Twoja obietnica się wypełniła, bo Ty jesteś wierny. Zawsze wszystko, co mówisz, się wypełnia. Zobaczcie, jak cudowne doświadczenie przychodzące przez cierpliwość. I wracając do, do rodziny, do tematu głównego naszego rozważania. To wydaje mi się, że Pan Bóg zaprasza nas, żebyśmy spojrzeli inaczej na nasze rodziny, bo mimo tego, że nie są idealne, że może łatwiej byłoby wymienić parę osób, żeby było lepiej w moim życiu, to Pan Bóg mówi: Nie, nie, będzie dobrze, kiedy przemieni się Twoje serce i zaczniesz widzieć to, jak ja widzę. Czyli, że w tym doświadczeniu, nawet w tym cierpieniu, w relacji, <laughs> możesz mnie odkryć. Znam wiele Historii, w których Pan Bóg poprzez cierpienie, doświadczenie w relacjach, to, a to są najgłębsze cierpienia, jeśli chodzi o osoby, które kochamy, osoby bliskie, zranienia w takich relacjach są najbardziej bolesne, że w takich sytuacjach Pan Bóg najgłębiej objawił siebie i osoby po takim doświadczeniu, to, które trwa latami, żebyśmy też tutaj się nie, nie mylili za bardzo, nie myślę, że to jest hopsiub. Te osoby mówiły, ja bym się nie zamienił na to doświadczenie. Nie chciałbym wracać do tamtego cierpienia, ale dało mi ono tak wiele łaski, że dzisiaj za nie dziękuję Panu Bogu za to cierpienie, błogosławię go. I nie chciałbym zmieniać, Gdybym, gdyby ktoś mi dał wybór, zmienić moją historię, nie chcę nic zmieniać. Było bardzo trudno, bardzo bolało, ale w zamian dostałem tak głębokie doświadczenie Pana Boga, bo ono, to doświadczenie, w sensie te, te trudy po drodze, które były, oczyszczają serce. Uczą widzenia, uczą smakowania, do, doświadczania yy, wnętrzem duchowo Pana Boga. No, to, to, to takie są cudowne czytania na dzisiaj, na święte rodziny. I, i zadanie domowe, słuchajcie. Sprawdźcie sobie, tak jak się rzekło, ile lat czekał Abram na wypełnienie się obietnicy Pana Boga. I jeszcze dwie malutkie rzeczy do rozważania, jeśli ktoś by chciał. Proszę zobaczyć, dzisiaj w Ewangelii mamy. Yy, to też dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, żeby... Tu sobie już przemyślcie, ja tylko rzucam hasło, a wy sobie medytujcie. Po pierwsze, rzecz do przemedytowania, to, co dotyczy Symeona i potem Pana Jezusa. Otóż u Symeona mamy no, ten krótki opis, był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, uwaga, a Duch Święty spoczywał na nim. Dokładnie to samo mamy wyrażenie na koniec, gdzie to jest, o tu, Dziecie zaś rosło, kiedy już wrócili święta rodzina, wróciła do Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Mamy to samo wyrażenie. Proszę sobie to przemyśleć: co to takiego nam mówi ten fragment? I druga rzecz też mnie to tak poruszyło. Ten, że nasz Symeon jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy mesjasza pańskiego. Po polsku mamy tutaj dwa różne wyrażenia, dwa różne słowa: nie ujrzy, aż zobaczy. No oczywiście to są synonimy, ale po polsku inne słowa, natomiast w oryginale to są te same słowa. Czyli gdybyśmy się zdecydowali na jedną wersję, byłoby Bóg, Duch Święty objawił mu, że nie ujrzy śmierci, aż ujrzy mesjasza. I potem, kiedy też jest, dodajmy sobie do tego kiedy on błogosławi i mówi: Teraz, o władco, oczy moje ujrzały Twoje zbawienie. Proszę sobie te trzy ujrzenia rozważyć, jak one, co, co by one nam mogły mówić. Bardzo dziękuję za uwagę na dzisiaj i krótkie ogłoszenia. Zakończyliśmy rekolekcje adwentowe, które ojciec Michał prowadził, ojciec Michał Nowak, słuchać i być posłusznym. Bardzo dziękujemy za, za wszystkie Wasze komentarze, za podziękowania. No przede wszystkim ojcu Michałowi i całej ekipie nagrywającej dziękujemy za, za ten trud przygotowania tych wszystkich odcinków. Spotkamy się z ojcem Michałem, jak Pan Bóg da, z pewnością nie jeden raz jeszcze rekolekcyjnie. Natomiast w najbliższym czasie czeka nas co? Otóż 31 grudnia, to jest chyba czwartek zdaje się, o godzinie 23, no późno, ja wiem, ale co zrobić, będzie adoracja... Z modlitwą to o, o uwolnienie, tak jak zawsze, ale, ale przede wszystkim będzie to uwielbienie, podziękowanie Panu Bogu za mijający rok i też taka forma przeproszenia za nasze grzechy popełnione. Więc o godzinie 23 będzie ta adoracja, natomiast równo o północy będziemy mieli Eucharystię sprawowaną też na żywo, a więc i to, i to będzie na YouTubie, będzie to do oglądania, przy czym zrobimy dwa różne linki. Ja je podam w opisie, będzie można sobie do nich już zaglądać. Jeśli ktoś chce przesłać intencje swoje na mszę świętą, to prosimy przesyłać je na adres kontaktmałpa.franciszkanie.tv. Te, te intencje będziemy czytali przed mszą, więc proszę też o cierpliwość, bo zwykle zajmuje to no, co najmniej kilka minut, jeśli nie kilkanaście. No to tyle z takich rzeczy chyba aktualnych. Yy, też gdyby ktoś chciał wspomóc naszą działalność medialną, to zapraszamy do tego, by, by na stronie franciszkanietv to zrobić, albo jeśli ktoś z zagranicy chciałby, czy w ogóle chciałby przez Paypala, bo tak mu łatwiej, to można to zrobić na adres tenże podany wcześniej, kontakt .małpa I ostatnia rzecz, yy, 8 stycznia rozpoczniemy rekolekcje internetowe na Zoomie o Eucharystii. Eucharystia Smak Życia. O, są fajne rekolekcje, bardzo lubię je głosić, więc zachęcam Was do uczestnictwa na Zoomie. Żeby się zapisać, trzeba zgłosić się na stronę rekolekcjefranciszkańskie.pl, tam znajdziecie szczegóły. Rekolekcje są darmowe, ale zapisać się na nie trzeba, bo my musimy wiedzieć, ile jest uczestników, żeby wiedzieć, jaką wersję Zuma wykupić na ile osób. To chyba tyle. Życzę Wam dobrego świętowania, jeszcze w oktawie Narodzenia Pańskiego. Pokój i dobro.